Dobra. Odnośnie tego deku. Kto? Gdzie on jest? Kosztuje 6? A. Biletus. Usuń 5 swojej talii. To samo, ale z talii przeciwnika. Okej, okay. Jak weźmiemy to... Problem jest włożyć do tego deku coś, co aktywuje to spaczenie. Smoczki. Jakie smoczki? Jakbym ja nie, a spoko. Jak działa Enzot? Wisło. W refik coś chce mi się. Zadaj 3 obrażenia wrogiemu stronnikowi i losowemu przyjaznemu stronnikowi. Albo Enzot, albo to. Ale może być chyba Enzot, tak myślę. Już nie wiem, czy ja tu włożę do tego deku jeszcze. Odkryj demona.
Daj demonom, ziomku, coś. Pili, 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 coś. Tu jest za mało tanich kart, tak myślę. Tak se myślę, jest to, jest to. Nie no, jakiś tam removal jest, okej. Okay. Może być. Nieść losowego stronnika. To tak, żeby zagrać to, muszę zagrać co to. Albo to, albo to. Ja mam trochę wrażenie, że to może nie działać tak, jakbym chciał. Talię chaosu daj. Okej. Wiedźmor odnowił subskrypcję. Ja dziękuję bardzo serdecznie. I witam w gronie subskryberów. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję, dziękuję. Dobra, zobaczymy, czy cokolwiek z tego może wyjść. No tak składać tak ciemno, to nie umiem. Czy nie umiem w ogóle? Gul'dan kontra... Dzięki za reklamki. Prosisz się o lanie. O, zrobiliśmy herbatkę? Będzie moja! Dobre rozdanie na start. Katun. Dobra, rozdanie jest spoko, bo to zagrywamy w pierwszej i w drugiej Hero Power, w trzeciej uszedłem światło cienia. Sekrety. Zadaj w tasuj, zadaj w tasuj. Nadchodzi krew! Czy ja mogę zrobić cokolwiek sensownego? Raczej nie bardzo. Mogę dobrać? Mogę. Zróbmy więc tak. Złamię twoje ciało. Gdyby nie ten, ten, to byłoby spoko. Okej. Okay. Czyli to nie Counterspell. Co to może być? Po czym poznać prawdziwy zbyt?
Wysprzątane. Cześć, Wafajla. Jeszcze ani jednej karty mi się nie udało skoruptować. To taki fun fact. To jest lekko problematyczne. Dodaj do ręki kopię wszystkich splugawionych kart zagranych przez ciebie. W następnej gramy to na stówę. Nie za specjalnie podoba mi się skipowanie tej tury. Załóżmy. Okej, no to i tak raczej bym tego nie strygerował. Ta plansza zasłania rękę. Proszę. To zamglone. Zdaje się jasne. Średnio bym powiedział trochę. Będziemy go zaczynać. Przynajmniej Twisting Nether wchodzi jak złoto. Albo nie Twisting Nether, tylko... No pozbędziemy się i tego, i tego. Okej. Tylko nie, to z szarżą, co? Może być. Nie, 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 starczy już tych jednostek. Come on, bro. Nie ma sensu w niego strzelać, bo i tak moim planem jest przewinąć go. Kurwa. To nie tego raczej jest średnio. Okej. Więc zrobimy tak. Gdyby ten tiktakus cały doszedł, to byłoby całkiem spoko. Ja go mogę ten, później sobie z tego go przyzwać. Jest spok los. Spoko loko. Dobra, zgaduj zgadura, co tam się może ukrywać.
wspaniale. Dobra, jest nasz ziomeczek. Dobierać chyba nie mam potrzeby większej. No dziękuję. A miód? No jest, wsiąknął. Nie można było zrobić tak, żeby nie wsiąknął? Kappa. No żarcik, żarcik, żartuję już, spokojnie. Dziękuję kochanie, pyś nam leci. Jak jutro drzemu nie kupisz, to wpierdol. Na to, że mi grozisz. Tak tam grozisz od razu, bez przesady. Skóra zawinie się w stal! Tylko teraz tak. No nie rzucę tego, bo jak ma Cutter Spella. To będzie przypał. Problem jest z tym, że ja chyba umieram. Gienek, tak, tak działa. Tu zadek? Mil Warlock. Sześciotko zgodnie z regulaminem. Już prawie nie mam kart. Kurwa. Jestem jeszcze bardziej zabójczy. Ja go nie zabijam, prawda? Co tam może być? Obrona ogniowa lodowa, naginaczka, wyparowanie. Gram to. Dostaję takie i takie i takie. Dobra, zobaczmy, czy to tak zadziała. Powinienem dostać 3 karty. Aha, no tak, tylko że to ten nie pali. Aha. Czuję smak twojego strachu. Aha. To mógł być malutki misplay. Nie uwzględniłem tego, że on przepala kartę, a nie dobiera. Okej. Okay. No dobra. Uznajmy to za mały fuck up. Shame concede, no coś w tym stylu. Jestem twoim koszmarem.
Ale spoko jest ten deck, mega mi się podoba. Znaczy, zaczyna mega mi się podobać. To wymaga pewnych dopracowań. I zastanawiam się, czy ten Enzo ma sens. Ale chyba ma. Tak myślę. Kurde, on bez drzemu, no. Demony, demony. Dostajesz karty mega OP za 0. Tak, tylko że karty mają też swoje minusy, nie? Na przykład nic nie robią, dopóki nie masz 10 many. Albo nic nie robią, dopóki nie masz jakichś kart zagranych. Albo forsują cię do tego, żebyś grał jakieś karty. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe. Draw bym powiedział trochę mizerny. Zakazane rytuały powiadasz. Zakazane rytuały powiadasz. Zakazane czy nie zakazane, whatever. To w sumie też nie jest głupio. Tak sobie przypomniałem jeszcze, że jest gościu za 2 many, co dobiera przecież po jednej karcie obydwu graczom. Misio! Zrobiłaś mi herbatkę? Mam za dużo kar. Nie są wyliczone, to moi przyjaciele. Draw Wars, kuźwa. Nie, ale Enzo jest spoko. Bo jak nie będzie Enzota, to muszę czekać z biletusem do czasu, kiedy dobiorę tą kartę do kopiowania demonów. A tak to zagrywam tiktakusa, biletusa kiedykolwiek. Nie ma znaczenia,
Bo później jest Enzo, to mogę dograć. No nie, to musi być Enzo. To moje przyjaciółki, baby. Daj kartę, daj kartę, daj panie, jaką kartę? A, no, czy powinniśmy dzisiaj tego levela idzie dalej zdobywać golda, czy zatrzymujemy się do 3900? Idzie! Do 150, tego za każdy level 150 golda. Więc możesz jeszcze zdobyć 15 tysięcy. Tak? Dobrze liczę? 100 leveli, każdy 150 golda, czyli 15 tysięcy golda możesz jeszcze zdobyć. Czy możesz zmienić Guldana na Enzota? Chłopcie, chłopcy, chłopcy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Pusta! Nie, będę trzymał. Ile mam se ten doliczyć zamiast tego dżemu, miodu? Czy wyliczyłaś to tak, że to ekwiwalent tego tam ten? Nie, dam 40 gram. Czyli tyle samo to dżemu? Ale węglowodanów? Nie. Dobra, muszę policzę. Ty, no gdzie jest ten bilet ustaw pierdolony? Tyle możliwości. Jest jakieś omówienie zmian tych przepustek questów, co wyszło nowego u ciebie na kanale? Coś tam jest, coś tam jest. Bez serc, bez ducha. Dobra, to jest idealna sytuacja, bo jak on teraz zagra coś tam, ja gram to i gram to. To jest perfekt po prostu, kurwa. Tylko problem jest taki, że on ma dwie karty, nie? W związku z czym to jaranie to takie... niewiele da. Co z tym pomysłem na mlinie? Nic, zawieszona w czasie przestrzeni i we wszystkim innym. Biletus! Odłamki dłuższ. Tylko to rozdanie to było dno totalne, nie? Już prawie nie mam kart.
Dobra, Anderal musi rzucić Twisting Nether albo zginie. Jak on rzuci Twisting Nether, to ja sobie rzucę takie. A, bo rzuci to. Okej. Okay. No to jednak nie. To jednak nie będzie tak kolorowo. No dobra, ale to steel, ja rzucam to i to. Właściwie byłoby, jakbym wiedział, co to ma na ręce, myślę, że nie chcę. Dostaję 3 damage'a, tak? No dobra, no to jop. Elo. Ile? To jest ziomek z prowokacją. Ile ja dostałem? 4. Tak sobie myślę. Nie, no chyba muszę to zabić. Nie wiem. Czy nie wiem co on ma, no ale jak ja zagram to, on mi zagra jeden z 48 removali, które ma w deku, no to leżą. Dali. No właśnie, kuźwa nie, bo te rozdania, znaczy to rozdanie, bo to, no poprzedniego to nie pamiętam, ale to rozdanie było do dupy, nie? No zamiast kuźwa wyskoczyć to jakoś w miarę szybko, to oczywiście pod sam koniec. Kiedy World of Warship? Co to za pytanie w ogóle? Fajny jest ten deck i fajnie się nim gra. Nie ukrywam, nie wiem czy to nie jest do wyrzucenia, tak średnio mi się to widzi. Ale na pewno wymaga trochę dopracowania. Nadlatują na skrzydłach zniszczenia. Co to za deck? Mill Warlock.
Muszę to rozważyć. Muszę albo i nie muszę. Nie wiem, czy tych kart za 6 nie ma sensu, nie lepiej wyrzucić. Nie wrzucić coś droższego, ale znowu co wrzucić droższego? Bo te szóstki nie triggerują biletusowego spaczenia, więc warto byłoby wrzucić coś droższego, żeby też triggerowały. Ale nie wiem, co mogę wrzucić. Aha, a nie, nie wiem w sumie. Jak działa splugawienie? Musisz mieć kartę ze splugawieniem. Ta karta wygląda tak, jak zagram coś, co jest droższe od tej karty, cokolwiek, co jest, co kosztuje 6, 7, 8, 9, 10, to dostanie plus 4, plus 4. Cześć, Seliren. Nie wiem też, czy mi to w sumie jest potrzebne. No to, znaczy nie, no teoretycznie to 4 karty przemiela. Nie no, przydaje się. Chyba. To jest slider. What you gonna do? Tyle. Co myślisz, żeby zrobić właśnie Milo Rocka, ale Highlander ze smokami? A po co te smoki i dlaczego Highlander? To nie ty wybierasz różdżkę, głuptasku. To jest git. Zakazane rytuały, powiadasz? Teraz musimy tylko znaleźć coś, co kosztuje 7 albo więcej, żeby skoruptować biletusa. Pam. Takie cuda. Niestety nie jest niczym interesującym. To nie jest również. Graj. Tak myślę po prostu. Świetnie. Zresztą dobra. Nie będę się wymądrzał. W ramach akcji wszyscy są równi i ja i ty przemilczę. Tego typa przed chwilą mógł wypaść Antonidas. Chyba tak. No tak, no mógł. Ten może być ile za jeden. To nie jest spada. Hello. Jak tak patrzę, to może z tych droższych karcioszek Geppetto podrał biletusa.
nadlatują na skrzydłach zniszczenia. Geppetto podrąbi Letusa, jedno... No to może być niegłupie. Elysiana jako opcja na rozbudowanie talii. No nie, to jest bez sensu. Po co mi rozbudowywanie talii, co mi to ma dać? Hello, mordo! Dance, cookie, dance, cookie, dance, cookie, dance. To nie ty wybierasz rozczego, ptasku. To nie ty biłeś Ewo. To nie ty ukradłeś lewą. Normalnie bym tego nie grał, ale... Ale. Chcę skoruptować misia pysia. I w następnej turze wjeżdża obszaróweczka i wjeżdża biletu z Yelo. Elo, elo, mordo. No, czop, czop. Może być. Bye bye, Five Cards. Ja boję się, że można kupić coś do Hearthstone'a w dolarach zamiast euro. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Ja się ośmielam? Nie no, co ty? Gdzie tam? Cześć, Mikołso. Stań po mojej stronie. No, wypas. Wypasik. Wypasik, lefasik. Mam dziwne wrażenie, że kolega nie jest za bardzo zaawansowany, jeżeli chodzi o granie w Hearthstone. Bum. I on ma 4 karty, a ja mam 15. Dobra, not bad. Not bad. Cześć, Radigal. Tak, to serwer testowy. No nie była to gra marzeń. Aha, chwilę.
Kurde, naprawdę mi znalazło przeciwnika od razu. Tego Geppetto nawet włożył. Chronić dzikie ostępy. Twoja dusza będzie moja! Tragedia. Ouch. Ketun Warrior. Znaczy Ketun Druid. Tak, próbowałem Getuna. Takie trochę to not worth it. Karciochy. No dobra, zagrajmy to. Tu zrobić. Siedem many. To nie wróży niczego fajnego. Broj, monsieur. Broj. Mój syn. Można by mieć pewne wątpliwości, czy dostawanie jednostki z 9 many w momencie, kiedy masz 5. Jest okej, czy nie jest okej, ale ja nie mam wątpliwości. Ja wiem, że jest jak najbardziej okej. Robimy tak. Zrobimy tak. Graj, gościu. Są dropy. W sensie nagrody Switcha są. Bawi mnie ta linia czasowa. Dobierz 5 kart, powiadasz? No dobra. Na chwilę, skoro ma tyle... Aha, dobra, wiem. Nie, ale dlaczego ma 25 kart? What? What the fuck? 25 kart? Aha, no w sumie 19, no może i... grzybku mój ty, piękny, kolorowy. To zadaje ile? Ile mam kartów? 10. Dobra, leć. Zakazane rytuały, powiadasz? Zrzucimy jeszcze to i grajsem. Kiedy Liga XD znak zapytania? Kuźwa, jak masz takie poczucie humoru, stale to ci współczuję. Albo nawet nie tobie, tylko twoim znajomym. Boki zrywać. Karty nie miałyby wejść 17? Miały. Rozkwitam. Życie dobre. Śmieszcie się z wyzwaniem. Jak uczenie was.
Spory ten bordzik się zrobił, jakiś taki duży. Co za deck? Mill Warlock. Ekstra jakieś kolegosy. Głosy takie. Wezmę tą. No dobra, wyklirowanko ładne. No tak, bo on jeszcze Ketuna ma, w ogóle o tym zapomniałem. Fuck, naprawdę, nie, to zagramy to, nie? Przecież to nie było nie była najbardziej błyskotliwa kolejność, ale dobra, mniejsza z tym. Czuję fajną metę po tym dodatku. Będzie fun to play. Ja taki removal chcę, no chcę. Znalazłem nowe źródło mocy. Co ja tu jeszcze dostanę? Pięć chwila by mi się przydało, nie ukrywam. Może i by mi się przydało, ale go nie dostanę. O, przedziążenie teraz wyskakuje. Spoko. Smoczysław, tak? Tak się składa, że taki fajny Smoczysław. Kalidan. Kalidan rozwiązuje mój problem, więc niech będzie. Podejdź bliżej. Nie chcę kurde hapsów tracić, bo trochę się boję, że mnie zabije jakimś badziewiem. No, największym problemem tego deku na te 3 czy 4 gry jest to, że tego Tiktaktusa biletusa nie dobieram, no kurwa, w każdej grze. Znaczy nie, z tym Priestem nawet jakoś tam doszło to w miarę sprawnie. No ale poza tym, no to kurwa... Null, zero, ilo. Co
Geppetto. No ale Geppetto nie rozwiązuje jakoś super bardzo problemu, no bo Geppetto dobiera dwóch stronników, no nie musi być ten frajer. To jest problemik taki. O życie i nadzieję zawsze warto walczyć. No i on się przewinął kuźwa sam, nie? Ja nawet mu pomagać nie musiałem, mam dwie karty, chłop. To świetnie. Deck kuźwa działa na 100%. I co, jeszcze jedną dobierzesz? Nie, już myślałem. Czy mi ten potrzebny? Tak średnio. Graj. Już prawie nie mam kart. Ja nawet nie mam teraz potrzeby zagrywać tego Tic Tac Toosa, no bo po chuj. Świetnie. A nie, dobra, przepraszam, faktycznie. Okej. Mam pewien powód. No tylko, że teraz jak... No, kurwa, no i w dubę wszystko. Teraz, ja ma to przed chwilą nie wysłałem na... A bo to się przetasowuje za każdym razem, jak są te wtasowywane. No to ideolo. Dobra, 50-50, umieram czy nie? A nie, umieram tak czy siak, no bo nie zdążę. A, żeś kurwa. Żeby mi się karty zrazy wykrywać.